sytuacji, po której padła bramka dająca prowadzenie. Fantastyczne trafienie z pola karnego. Piłka mija linię bramkową niedaleko prawego słupka. Do boku, a tam już czeka Messi. No, bardzo ładnie przeciął to podanie. Hazard teraz sam na skrzydle. Eden Hazard. Gonzalo Higuain. Higuain strzela! Jorginho. Willian. Barkley. Higuain na bramkę! I przejęcie piłki przez Barcelonę. Prostopadłe podanie. Będzie groźnie. To może być wyrównanie? Ależ obrona, brawo! Co za instynkt! Wydawało się, że nie będzie tu żadnych szans i czasu na obronę, ale jednak bramkarze mają te swoje sztuczki, widzą więcej. Piłka zagrana przed pole karne, do kolegi. Dembele. Dembele! Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. Out dla Chelsea. Kante. Willian. Przejęcie piłki przez graczy Barcelony. Dembele. Coś niesamowitego! Jest gol! Taki strzał! Z takiej odległości jestem w takim samym szoku jak bramkarz! Ta bramka będzie przebojem podsumowania kolejki! Wynik 2-1 o niczym nie przesądza. Hazard. No, może być groźnie. Chelsea atakuje. Kapitalna interwencja w porę. Przeciął to podanie. Hazard. Gonzalo Higuain. Strzał. Faul, rzut wolny. Jak go wykorzystają? Wszyscy wiemy, że Marcos Alonso potrafi zagrozić bramce. Ach, zawiedziony. Nie tak chciał uderzyć. Za słabo nakrył piłkę. Za późno zaczęła opadać. W efekcie oprzedł się smakiem. Rakitić. Barcelona teraz przed szansą. Popatrzmy. No, kto dopadnie do tej bezpańskiej piłki? Szuka tam dośrodkowanie Messiego. Niedokładne dośrodkowanie i piłka wychodzi na aut. Piłkarze Chelsea wznowią grę z autu. Vidal. Ivan Rakitic! No, tu bramkarz nie miał wielkich problemów z obroną. Strzał z daleka. Chelsea atakuje wzdłuż linii bocznej boiska. Sporo wolnej przestrzeni. Co z tego wyniknie? Ivan Rakitic. Suarez. Dembele. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Barkley. Nieudane podanie Higuaina. Piłkę przejmuje drużyna przeciwna. Lionel Messi. Dobrze się pokazał. Pewna interwencja, ma piłkę w rękach. Uwaga. Luis Suarez strzela. No i rzut rożny dla Blaugrany. Krótko, do kolegi. Zablokowane to podanie, piłka odbita od rywala. No nie, nie wierzę. Bramkarz nawet nie musiał interweniować. Uderzenia z voleja do łatwych nigdy nie należą, ale tutaj zupełnie źle ułożył stopę. Sam wie, widać po jego minie, że powinien to zrobić lepiej. Hazard. Próbują ataku bokiem boiska. Rozejrzał się, nie chce grać sam. Ach, było blisko, niestety nie wyszło. Drużyna przeciwna przy piłce. Dembele. Jest przejęcie i mają szansę. The fourth official has indicated there will be a minimum of 3 minutes. Wayne.
Obiecany. Jorginho. Hazard. Hazard raz ładnie zagrał prostopadle. Rakitić. Prostopadłe podanie Iwana Rakiticia. Prostopadłe podanie, uda się je przejąć. Barcelona wywalczyła rzut rożny. Publiczność zagrzewa ich teraz głośnym dopingiem. Bramka od dłuższego czasu wisi w powietrzu. Dembele! Nie ma gola, piłka trafia w słupek i wraca na boisko. 2-1 po pierwszych 45 minutach. Katalończycy zeszli na przerwę z korzystnym rezultatem. Przed nami druga połowa gry, w której będą chcieli go utrzymać. Higuain. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Out dla Chelsea. Barkley. Dobry przechwyt Chelsea. Pora na ich akcję. Kante. Higuain. Przywilej korzyści. Chelsea gra dalej. Fauluje Piqué. Żółta kartka dla Piqué. Kante. Hazard. Odegrał ponownie piłkę. Przejął obrońca, ale czy wybije? Obrońca wyjaśnia sytuację po tym dośrodkowaniu. Kante. Willian. Można dyskutować, czy słusznie został odgwizdany spalony. Wycofali do bramkarza ku niezadowoleniu kibiców. Piqué. Ach, wydawało się, że a jednak przejął. To może być wyrównanie? Piłka wrzucona na bliższy słupek. Piłkarze Chelsea wywalczyli rzut rożny. Z rożnego, krótko, do czekającego kolegi. Wrzutka na bliższy słupek. Dośrodkowanie ładne, ale co z tego, skoro niedokładne? Kapitalna interwencja w por... Czy zdoła wyrównać? Gol! Mamy wyrównującą bramkę! Spotkanie nabrało rumieńców. Oba zespoły pokazały już, co potrafią w polu karnym rywala. Teraz czekamy na odpowiedź, a z nami pewnie wielu kibiców. No, po tym pięknym golu mamy remis. Ładny mecz i wielkie emocje. Rakitić. Arturo Vidal. Strzał, ale prosto w rywala. Barcelona wywalczyła rzut rożny. Krótko rozegrany rożny. Out dla Barcelony. Iwan Rakitić. Dośrodkowanie Messiego. Miało być ładne dośrodkowanie, ale nie wyszło. Popatrzmy na powtórkę bramki, po której mamy remis. Krótko do kolegi. Coutinho! To niesamowite. Od kilku minut próbują zagrozić rywalowi z rzutu rożnego. Zagranie z rzutu rożnego przed pole karne. No gdyby nie on, byłby gol. I znów rzut rożny. Strącił do kolegi. Willian. Barkley. No, świetnie podaje dzisiaj w całym meczu. Nie bardzo mu się to udało. Strata piłki. Willian. Kante. Przejęcie w obronie i koniec ataku. Filipe Coutinho. Fantastycznie, Coutinho. Koniec ataku. Bramkarz wznowi za chwilę grę od bramki. Barkley. Eden Hazard. Jorginho. Willian. Willian posłał ładną piłkę na wolne pole. Piqué oddala niebezpieczeństwo. Wychodzą do kontrataku.
Barcelona atakuje teraz skrzydłem. Wciąż się przesuwają do przodu. Dembele. Czekamy na dośrodkowanie. Dobrze, do przodu. Arturo Vidal! Kante. Piłkarze Chelsea wznowią grę z autu. Jorginho, Kante. Trener uznał, że konieczne będą zmiany w składzie. Jeden z zawodników za chwilę pojawi się na boisku. Higuain! No cóż, nie tym razem. W dalszym ciągu remis. Ma za sobą naprawdę dobry mecz. Teraz trener daje mu odpocząć. Lionel Messi. Mamy rzut wolny. Gra wznowiona, krótko, po ziemi. Uderza! Tej interwencji wyręczył bramkarza. Eden Hazard. Jeszcze 15 minut do końca regulaminowego czasu gry. No i kolejne jego dobre podanie. Azpilicueta. Atakuje teraz Chelsea. Piłka dograna na bliższy słupek. Bramka dla Chelsea! Świetnie to widać w powtórce, poradzili sobie z obrońcami i bramka dla nich. Brawo! Świetne dośrodkowanie z prawego skrzydła. Strzelec nie miał trudności z umieszczeniem piłki w siatce. Ta asysta na pewno przejdzie do historii piłki nożnej. Co za główka, kapi... Fantastycznie, Coutinho. I wyrównanie! Teraz widowisko dopiero nabierze rumieńców. Z pewnością mecz zrobił się w tym momencie jeszcze ciekawszy. Myślę, że wielu kibiców się ze mną zgodzi. Gonzalo Higuain. Atak pozycyjny, długo rozgrywany, jakby chcieli uśpić czujność rywala. Kante! Gol, gol, gol! Upragniony, wymarzony, wyczekiwany przez kibiców. Gol w samej końcówce meczu. Ależ wybuch radości na trybunach i przed telewizorami pewnie tak samo. Fantastycznie się go dzisiaj ogląda. Już drugi raz wpisuje się na listę strzelców. 4-3 i pytanie, czy tak to się skończy. Pięknie, prostopadle, Messi. Suarez na spalonym. Do końca meczu już tylko 7 minut. Świetnie mija teraz obrońcę. Końcówka dzisiejszego spotkania jest wyjątkowo emocjonująca, a kibice dopingują swoich ulubieńców jak szaleni. A są jeszcze szanse, tu wszystko może się wydarzyć, a zatem słusznie zachęcają ich do ostatniego wysiłku. Coutinho doszedł do podania, to może być groźne. Zdjął mu praktycznie piłkę z nogi. Azpilicueta. William. Mogą teraz skarcić rywali. Ten kontratak jakby przygasł teraz. William. Dośrodkowanie na bliższy słupek. Świetna interwencja bramkarza i rywale znowu bez gola. Jorginho. Kante. Loftus-Cheek. Wymanewrował. Hazard teraz ładnie zagrał prostopadle. Dobry blok i oddalone niebezpieczeństwo. Obrońca wybija piłkę po tej centrze. Sędzia gwiżdże po raz ostatni. Piłkarze Chelsea mogą już się cieszyć ze zwycięstwa. No, po dzisiejszej grze widać, że aspirują w tym...